Impreza jest organizowana dla 1,5-rocznego Krzysia, który jest chory na rzadką chorobę EB. Objawia się ona tym, że każdy nieosłonięty kawałek skóry po dotknięciu tworzy się rana, trzeba bandażować i dla niego właśnie zbierane są pieniądze, bo no, potrzebna jest jemu i jego rodzinie ta pomoc. To wszystko jest organizowane przez Team 4x4. Pieniądze zbieramy w ramach Fundacji Piotra i Pawła i cały dochód ze wszystkiego, z rajdu, z loterii i tak dalej, będzie przeznaczony całkowicie na pomoc Krzysiowi. Uczestników jest około 50. Przypuszczam, że teraz to już nawet przekroczyła tą liczbę, ta ich ilość, dlatego, bo się dopisało kilka załóg dzisiaj, świeżych. Była wcześniej rejestracja przez internet. Była też rejestracja indywidualna dzisiaj. Trasa jest taka sama dla wszystkich uczestników. Są trzy kategorie. Jest turystyk, adventure i wyczyn. Trudność polega tylko na tym, że pieczątki, które trzeba zdobyć po trasie, są umieszczone w trudniejszych miejscach. Czyli generalnie dojazd do tych punktów jest taki sam dla wszystkich, ale po prostu, żeby zdobyć tą upragnioną pieczątkę, która się później liczy w końcowej klasyfikacji, no to trzeba się bardziej postarać, jeżeli się jedzie w kategorii wyższej. Trasa ma, całość trasy ma około 25 km, z tego co wiem, no jeżeli nikt nie zabłądzi oczywiście. No rozpoczyna się to wszystko prologiem na torze. A później załogi rozjeżdżają się już na odcinki specjalne. Poza Koniówką są rozmieszczone pieczątki w okolicach elektrociepowni radomskiej, generalnie tam w kierunku jak Jastrzębia i tam ościenne jakieś sąsiednie gminy i tam są no, lasy, rozmieszczone są pieczątki. Załogi mają tak zwany roadbook, czyli taką mapę offroadowca, która zaprowadzi ich do każdej pieczątki i tam oni będą musieli te pieczątki najpierw znaleźć, następnie je zdobyć. Jest to na zasadzie fotopieczątki, że po prostu pilot musi z jedną ręką trzymać samochodu, drugiej pieczątki, na taką odległość musi samochód do pieczątki podjechać. I to jest wtedy uznane za zaliczone, jeżeli zdjęcie zrobi kierowca czy jakaś inna osoba, która się znajduje w samochodzie. Wtedy jest to uznawane, że pieczątka została zdobyta, można jechać do kolejnej. W zeszłym roku organizowaliśmy choinkę, jechaliśmy dla Słonecznego Domu Dziecka. Później była w lecie jeszcze jedna impreza, która też była organizowana dla Domu Dziecka. Także no, po prostu staramy się pomagać. Teraz akurat tą choinkę stwierdziliśmy, że no, znajdziemy jakoby nie jednego beneficjenta, tylko znaczy nie jedną organizację, która potrzebuje pomocy dla grupy dzieci, tylko znajdziemy konkretną osobę, która tej pomocy potrzebuje, być może nawet w większej skali. Bierzemy udział w rajdzie przede wszystkim ze względu na szczytny cel, który jest zaplanowany na dzisiejszą imprezę, czyli zbieramy pieniążki dla chorego Krzysia, który jest chory na chorobę EB i chcemy mu w jakiś sposób pomóc, także bierzemy udział w tym rajdzie. Pierwszy raz nasza kobieca ekipa tak naprawdę, bo nasi mężowie jeżdżą w rajdach, my postanowiliśmy spróbować tym razem same. No i przede wszystkim pokazać, że dziewczyny też mogą, tak? To nie jest nic strasznego i kobiety są przede wszystkim lepszymi kierowcami od mężczyzn. Jest strach przed rajdem? Jest! Jest, oczywiście. To jest taka fajna adrenalina. Ja myślę, że po pierwszym już nie będzie strachu, ale tym razem jest strach, bo to jednak jest trochę adrenaliny. Pewnie na pewno będą jakieś tam niebezpieczne odcinki, więc myślę, że obawy są słuszne. Startujemy tutaj w rajdzie OTI, czyli Ogólnopolska Termowa Integracja. Jedziemy dzisiaj dla Krzysia, zbieramy pieniążki na jego leczenie. No i przyjeżdżamy pobawić. Widzę, że całą rodziną pan. Oczywiście, tak. Ile osób? 5. 2,5, 6, 9, no i w górę. Trasa turystyczna? Trasa turystyczna. Miłej zabawy, dobrej zabawy. Dziękujemy. Jedziemy tak. Ruszamy, trasa zerowa. Później mamy za 80 metrów skręcić przed lasem w prawo. Później od tego czasu zerujemy metromierzem, jedziemy 90 metrów i przy 90 metrach jedziemy prosto na tym skrzyżowaniu. Dalej jedziemy 70 metrów, tak samo, jedziemy prosto na skrzyżowaniu. 140 metrów w lewo, 70 metrów prosto. I tu już mamy pieczątkę. Mhm. Pieczątka to są takie... No załóżmy na przykład tu na Brzozie wysoko gdzieś i musimy tam dojechać. Ja muszę trzymać samochód, muszę trzymać pieczątkę i musi być wtedy zdjęcie, że ja dotknęłam tej pieczątki jednocześnie trzymając samochodu. Nie mogę odejść od samochodu. I są na przykład pieczątki w błocie, są pieczątki na górce, na drzewie, gdzie trudno dojechać, w takich miejscach.